Siema, jestem studentowka z 266 odcinku 7. Mam nadzieję, że troszeczkę mnie kawa rozbudziała, ale niedużo. Bierzemy to, co bierzemy. 3 Irona. Przepalamy to, bo nam ten kierownik nie wystarczy, jak musimy tam trochę pokopać. Mam nadzieję, że to nam starczy w jakimś względzie takim. No. Ty, już tam blisko jestem, tylko nie wiem. Dziwne. Zobaczę jeszcze, nie wiem, jak ja to tak zmienię system mikrofonu. Też nie wiem, w sumie. Chcę mieć bliżej jakby obok, blisko. Nie tak daleko, bo trochę jestem. Gdzieś tyle. Jestem trochę daleko od mikrofonu, ale to tam. Przy okazji je zmieni. Nie wiem kiedy. I no, cieszę ten odcinek, co nagram i pewnie następnie nie nagram już, bo nie będę miał takich sił mocnych. To pewnie w piątek dogram ostatnie ostatnie odcinki po prostu. No, pewnie ostatnie odcinki to będą w piątek, czyli ostatnie z tego tygodnia, które sobie nagram, czyli jeśli to nagram 4, no to mam chyba 20 odcinków, około coś w tym stylu. To wszystko pomontować sobie i tak dalej, no to zobaczymy. Ja zobaczę względem tego, jakie będę miał siły następnych dni, powiedzmy, tych takich, następnego dnia bardziej, bo chyba, że w sobotę jakoś się wyprę i nagram odcinki, to wtedy wyprę, że mówię, że nagram. Możliwości jest dużo, że mogę nagrać, ale nie wiem, jak tam siły będą nie dostrzegały, żeby nagrać to. Tak o. Bo chyba wątpię, że będzie mi się chciało po prostu tak o. Czy mi się jeszcze jakiś. Nie, nie zreszli mi się, dobra. No to obok tego. No to dawaj mi. Kopiemy. Czyli obok tego, czyli tu. Zaczynamy to kopać. Jeśli pęknie, to pęknie trudno. Ja biorę to, żeby mi woda nie przeszkadzała. Jeśli będę jedną kratkę, to no. Dobra. Go w dół. A ja tu będę niszczył. Hop. Ty mnie pęk żaden nie mógł walnąć. Teraz tutaj ta jedna jest tu. Hop, hop. Dobra, teraz to robienie szybko. Tyk, tyk. A, trochę za daleko, ale dałem radę. Dobra. Jeszcze jedną w tą stronę chyba. To będzie pewnie z tej strony będzie to, jeśli to będzie tak. Pewnie tak będę robił, że czy z tej strony i tyle. Jak tak, ale nie wiem jak tak długo. Przecież woda mi się zblokowała, bo ja. Nie wiem jeszcze jak długo muszę schodzić. Da się to kop węgiel. Są jeszcze tutaj trzy normalnie. Dobra, hop hop. I jak tutaj to będą teraz? Dwie w tą po trzy. Czyli tyk tyk. Czyli tutaj te trzy będą kopane. Aha, da. No. Jak w Team Adjust z tym wszystkim. Czyli te tutaj trzy będą kopane. Nie zrobię tutaj w tą stronę, bo będzie mi się bardziej opłacało. Ale muszą to być powypychane, czyli to wszystko. No, mówię, pęknie kiedyś.
Jasne, dzisiaj nas ten dzień, gdzie pękło to. Widzę, że woda mi się tutaj nie zalewa. Fajnie, okej. Będę postawić te i to wszystko później zalewać kratkę w kratkę. No. Pewnie zamknę to i nie otworzę tak szybko. Może to zrobię, jak teraz wykopię. Bo nie wierzę, że pająki się nie będą respiły. Nie wierzę po prostu. Bo się respią jakimś cudem. Ja nie wiem jakim. No, jestem trochę już niedaleko. Nie wolę to zakoplować. Później to puszczę, jeśli to wszystko skończę. A ja muszę wiedzieć, kiedy ja to skończę na początek. W jakim momencie to zakończę? Tego nie, to nie będę większo, bo one będą chciały tylko w górę. Czyli teraz. No właśnie słyszę tego jednego pająka, bo respić się nie powinien jakby. A ja go słyszę normalnie. Tutaj to może być nawet dzień. Bo szczerze mnie to nie obchodzi. Bo tutaj tak będzie jasno zawsze. Ale słyszę go. Bo jest gdzieś. Jest cave'owy tam pająk. No nie no, ty kurna. Musiał. Ja się musiałem jakś tym przestraszyć. Dobra, elo, zamykam to na chwilę. Obecną nie ma tam żaden pająk wstępu. Mam nadzieję. Dopóki tego tutaj nie zrobię. I tutaj mamy to zrobione niby. Tam, ale tutaj jeszcze teraz trzeba tego walnąć. Tutaj jeszcze jedno to wykopię, no tak, zapomniałem. A czy ja to tam zaznaczyłem jeszcze o jedno dalej? A co ty, nie oznaczyłem. To teraz jeszcze jedno. Się w dół, noc się zbliża, mam nadzieję, że troszeczkę wykopię, później wpłynę wodą. I robimy ostatnią część przymiarkowa, mam nadzieję, że jeszcze pójdziemy do Netheru od razu. Bo ten, mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś ten biom. Jeśli nie, to będzie trochę problem z tym. Nie ma jak mówić, że są lagi XD. Dobra, let's go. Niżej coraz. Więc zauważył, że ciemno jest, to idziemy szybko. Dobra, macie 7 kilo starczy. Jako tak starczy pewnie. I Soul Sand użyję, żeby było już na wypychanie, ale nie otworzę w tamtym stronę, żeby jakby nie było jeszcze tego, że to skończyłem i tak dalej, bo chcę jeszcze robić tam na górze projekt z tym wszystkim. Tu teraz będzie drewno, tak? Czyli tu i tu już będzie te drewno. Hop. Tyk, 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 tyk. No to niestety schodzi w dół. Wszystko z tego stylu. To może to zostać, bo tam nie będzie przeszkadzało. Dobra. I teraz mamy na 3, tak, mamy na 3 już. Spoko. No i akurat noc nadchodzi. To jest też spoko, bo już zrobimy niektóre rzeczy już. Niektóre rzeczy. Teraz to Soul Sand nam jest potrzebny. Zamiana na Goldena i poszukanie Soul Sandu. Z względu na to, że potrzebuję go. Ile tam? 9, chyba 9 potrzebuję, jak dobrze myślę. Ale to wykupię 12, jeśli będę potrzebował. Robienie tam tych dziur, tego zapełnienie tą wodą i takie tam i no. I będzie nas to wypychało od razu. To jest do zrobienia, ale długo bardziej. Ze względu tego, że trzeba to zrobić i tak dalej. Mam nadzieję, że to zrobię, no to tylko expa zrobię. Muszę jeszcze określone, że o jedną kratkę wyżej, żeby. Kurna, a jak to? Mam pomysł i nie wiem, czy mam pomysł. Ale czy on wypali, to jest teraz nadmyślenie nad tym, czy on by wypalił, bo mam pomysł taki,
One będą do góry wypływały, ciągle do góry. Powiedzmy to jakieś kratki ustalone, które miał ustale. I później je. Tam będzie wychodziła druga woda, że. Druga woda. Będzie tak wychodziła druga woda. Będzie pchała w bok lub takie prosto. I ona będzie szła do tego. One będą spadały w dół. Nie wiem, czy to są do miecia, ale będą spadały w dół do hopperów, powiedzmy dwóch jakichś tam hopperów. Tam będą te kraty, bo przez kraty można je pić. Tam przez kraty ich hitboxy. I wtedy hopper będzie zbierał i będę mógł zapiał, ale Alex będzie do mnie szedł. To jest wykonalne w jakimś stopniu, ale dużo trzeba z rzeczy zrobić z tego. Dużo rzeczy. Takich rzeczy, żeby to zadziałało. Teraz pójdziemy, jeżeli mamy czas, odcinkowo pójść, zdobycie Soul Sand jak możemy. I mam nadzieję, że zdobędzie. Zdobędę. Mam na. Tylko skąd ja znajdę Soul Sand? Teraz jest oto pytanie takie małe. I to jest. Po bardziej rzecz taka potrzebna niż jestem przy tej. Ja muszę być przy tamtej polanie, żeby ogarnąć mój kierunek prowadzenia się. No. Tak to bym źle szedł. To jest do wykonania, ale na sił kratek też będzie coś w sumie. Bez szkła pewnie to zbuduje tą górę do końca. Czyli na 4 w górę ostatnia kratka wypychnie, to ostatnie kratki wypychnie i on będzie, ta woda będzie leciała do 8 kratki, 9 jest tym spadkiem w dół, one tam spadają. I no. Jeśli tak zadziała, no to no spadają tam do hopperów. Ja się bym trzeba ekspa, to idę tam, bo potem o, to wszystko idzie do skrzynek. To jest do wykonania, ale nie wiem jak czasowo. Po prostu nie wiem jak czasowo wyjdzie to. Cieszę tak. Będzie mało potrzeba do tego, do wykonania. Który mam w sumie dzień? 53. Zobaczymy ile dni zajmie mi ten save. I na tym save będę miał dni z tym co robię dotychczasowo. Bo zależy, teraz mamy 13 minut zaraz, a nam się zaraz kończy odcinek tak naprawdę. Jakbym powiedział. W sumie. A Soul Sandu potrzebujemy tak na oko. To jest najmniejsza rzecz potrzebna, ale Soul Sand jest potrzebny po prostu. Dobra, jak jest głośno. Uhu. Ja szybko lecę. Słyszałem gaz tam gdzieś niedaleko. I w sumie go nie chciałbym słyszeć blisko. I teraz szukanie gdzie jest może być Soul Sand. W tej stronie potrzebuję po prostu kawałek Soul Sandu. Nie tak dużo, a w jakimś kierunku potrzebuję go. A czy będę miał w ogóle go tutaj gdzieś? Bo na razie to ja nie widzę go. Dobra, tutaj jest ten tunel, teraz idziemy tam. Pewnie to tam gdzie są te. Zobaczymy. Potrzebuję Soul Sandu albo ostatnio gdzieś tutaj go słyszę. Bo jest blisko mnie. Strasznie. On gdzieś jest tutaj. Bo ja go dobrze słyszę, tak naprawdę. No nie gdzieś tutaj, bo jest dobrze słyszalny. By the way. Jest gdzieś, bo jest dobrze słyszalny. Jest tutaj. Chyba widź mnie. Widź mnie, ja cię zastrzelę już. No dawaj. Ja bym go walnął. Ale się nie muszę już przejmować nim. By the way. Dobra i pewnie to Soul Sandu nie będę miał. Będzie w taki problem, że go nie będę miał. Ajajaj. No exp. Chyba kawałek małego expa było. A ja potrzebuję Soul Sand. A chyba Soul Sand wali nie mieliśmy. Ajajajaj, no to będzie ciekawe, że będę musiał jakby poza odcinkiem szukać tego biomu. O nie, o nie, o nie,
O, ja za daleko z wami się nie bawię. Przeszarżowałem za mocno. Za mocno przeszarżowałem. Dobra. Żadnego już tutaj nie ma blisko mnie. No to spoko, bo nie potrzebuję. I teraz mam też... Tutaj też pewnie go nie spotkam. Bo jakbym wiedział, to bym już... miał. No. Oj, i będzie problem. Taki... mocno, bo jak mam je... wynieść w górę. Mam nadzieję, że... będzie gdzieś blisko. Bo na razie nie widzę, żeby było blisko mnie. W tym jest problem. Jak teraz tam pójdę w górę, to chyba już nie będzie Sursandu. Jeśli tutaj wychodzę tak o... normalnie. A, już mam, nie mam sprinta. To dużo zużyłem. Chyba, że tutaj gdzieś spotkam tak Sursand, o tak o. Ale... jak nie było, to nie będzie. Chociaż cały kobel odłożyłem, really. A, pierdykam. Chciałem cały Sursand, ten cały kobel odłożyć. Nie znajdę. Tylko jest dużo, a... w tą stronę tylko teraz nie potrzebuję, teraz potrzebuję Sursandu. Ajajaj, no i... Houston, mamy problem. Ty tu Sursand zdobędę. No właśnie. Houston, mamy mały problem. Gdzie tu Sursand zrobić? Chyba, że tam na górze będzie. Co wątpię. Czy nie będzie Sursand w Walii. No właśnie. Ajajajajaj. Jak tutaj stopić Sursand? Trajtować się nie mam złota. Chcę się nawet trajtować, ale Sursand dadzą. Co i Sol chyba mogą dawać, nie wiem już nawet. Co oni teraz tak naprawdę mogą dawać. Na razie tutaj nie wiem, gdzie jest to będzie Sursand. Nie wiem, czy nawet Sol Soil może... Normalnie jest spadł z góry. Nie, ale nic się nie stało. Chyba ktoś się tam despawnował. No i... jest ten problem. Mały. Gdzie może być właściwie Sursand? Jeszcze tu pójdę. Ała. Co tam damage dodatkowy. Tutaj nie będzie pewnie. Tu był ten. Ej, chyba nie będzie go. Bo teraz się do portalu. Teraz do portalu. Od razu do tych. Tutaj na pewno nie będzie. Nie mam co patrzeć. I tutaj normalnie. Patrzę tu skręcę. Tylko stronę, żeby poznać tutaj ten biom. Ale pewnie te są wyspy oddzielnie i nie będzie się to łączyło w ogóle z... w Sursand Valley. O kurde. Jednak jest. O! Goddammit. Dobra, mam chociaż to. Biorę tego z... tak z... chociaż 10. Przecież ja miałem chyba do tych brodawek, Sursand. Nie wiem teraz w sumie. Przyjmę tak ze 20. Nie wypadek. Dobra i... po tyle. Potrzebowałem tylko tej rzeczy Sursandu i... dobrze, ma spadać do domu, czyli... w samym odcinku idziemy do domu, stawiamy tam i to wszystko robimy resztę. Czyli już... całą tą resztę... trochę tak
pogrywałem z ogniem. Tutaj gdzieś wychodziłem chyba. Tak, gdzieś tu wychodziłem, no. Dobra, i mamy potrzebniejsze rzeczy już. To jest fajne. Ja troszeczkę przysprintuję tutaj gdzieś, żebyśmy były blisko do wyjścia. W następnym odcinku po prostu idziemy do chałupy i robimy tą resztę. Dobrze, to trafiłem. Bo to najważniejsze. Potrzebniejsze to trade'ów. Trade'ów. Co ja mówię? Do ekspierki. Chociaż dobrze, czy tam poszedłem. Jakbym nie poszedł, to by nie było ciekawe, bo nie mógłbym tego znaleźć. A my, że odbiła się 20 minut dawno, więc co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej.